Witam Państwa najserdeczniej. Dzisiejsze nasze spotkanie z serii Polska-Rosja dotyczy prognoz. Prognoz przede wszystkim ekonomicznych i o nie zwracają się w istocie dzisiaj wszyscy. Staramy się sformułować w sposób możliwie najbardziej obiektywny jakąś wizję bliższej i dalszej przyszłości, zwłaszcza z perspektywy naszego kraju, bo przecież to on jest dla nas najważniejszy i zwłaszcza naszej gospodarki. I to będzie wątek przewodni. Będę starał się na ten temat możliwie najwięcej powiedzieć, kierując się swoimi nie tylko przemyśleniami dotyczącymi owego dylematu, który stał się dla nas już faktem. My porzuciliśmy, albo w istotnej części porzuciliśmy nasz optymizm. Może bardziej wahamy się między sceptycyzmem a pesymizmem. To przecież wiemy, są to czynniki sprawcze. To może trochę banalna myśl, którą w tym momencie przedstawię, ale może nie jest ona często do końca uświadamiana, że od naszego optymizmu albo w istocie naszej wiary w przyszłość zależy znacznie więcej niż sądzimy, od takiego elementu czysto subiektywnego. Bardzo niedawno jeden z doświadczonych żołnierzy powiedział, że wiara w zwycięstwo jest niezbędna, żeby mieć szansę wygrać w jakiejkolwiek wojnie, jeżeli przestaniemy wierzyć w zwycięstwo, czyli opanuje nas defetyzm, no to wtedy już przegraliśmy, przegraliśmy już obiektywnie, zanim fakty potwierdzą ten obrót sprawy. Na wstępie jednak nawiążę do pewnej uwagi, z którą spotkałem się zresztą parokrotnie w czasie innych spotkań, dotyczące okresu, którym miałem okazję przedstawić, po to, żeby przedstawiałem ten okres owego 300-lecia, które poprzedzały tę katastrofę, tamtą katastrofę, która zaczęła się w atmosferze entuzjazmu w 1914 roku. Wtedy te wszystkie armie szły w radości na front, błogosławione, wierząc przez swoich kapłanów, swoich religii, że zresztą wszystkie były to w zasadzie religie chrześcijańskie, wierząc, że zwieńczeni laurem zwycięstwa przed świętami, przypomnę, to był sierpień 1914 roku, powrócą do domów, a nikt wtedy nie przypuszczał, że jest to początek końca tamtej epoki definitywnie, tak jak wszystkie epoki kończą się definitywnie. Wspomniałem tak dla wskazania paradoksów naszych diagnoz i ocen dotyczących Rosji, którą tam wiąże się z tym okresem bolszewickim i sowieckim jako pewną całość. To są takie nasze polskie założenie, z którego wyciągamy to się dość czasami, jak najczęściej, dość pochopne wnioski, że tam należy uogólniać okres sowiecki i bolszewicki na całą epokę, na cały czas, na historii tego państwa. Starałem się tylko przedstawić, że owe skrytobójstwo, czyli te morderstwa pałacowe, były czymś mimo wszystko, jak nawet na ten ostatni okres 300-letni poprzedzający ten dzień początku katastrofy pierwszej z wielkich wojen, że to te ogólnienia są takie dość pochopne. I zwrócono mi uwagę, że nie wspomniałem o zabójstwie, to tak na marginesie, wytłumaczę, dlaczego nie wspomniałem o zabójstwie już zdetronizowanego Piotra III przez, nazwijmy to, osoby bliskie Katarzynie II. Przypomnę ten szczegół, Piotr zrezygnował, on był przecież formalnie, to przecież on był władcą
następcą Elizawety Pietrowny. To była córka Piotra Wielkiego, tam rządząca 20 lat. Zresztą też to prawda w wyniku takiego zamachu stanu. Ten zamach stanu był zorganizowany przez gwardię. Te gwardie jeszcze te Piotrowe wynieśli oni na tron właśnie jego córkę, a ona, będąc osobą bezdzietną, ustanowiła swoim następcą syna swojej siostry Anny, a to był właśnie ów Ulrich Gottorp Holstein i od niego zaczęła się w istocie już ta dynastia, która już tylko formalnie nazywała się, znaczy tak sama chciała, żeby się nazywać Romanowami, a został zmuszony do abdykacji przez swoją żonę, księżniczkę, którą wtedy już żonę cesarza, czyli żonę osoby panującej. No i to była Zofia von Anhalt-Zerbst, zwana w Rosji Katarzyną II. No i potem już on w jakichś tam nie do końca jasnych okolicznościach, już jako osoba, która zrezygnowała z władzy, został w jakiejś takiej czymś w rodzaju bójki zamordowany przez ludzi z otoczenia Katarzyny. Ktoś mówi, no czy zabito władcę, był przewrót pałacowy? No przewrotem pałacowym było jego odsunięcie od władzy, natomiast umarł już jako to był ten formalny ojciec Pawła I, który został, o którym wspominałem, że został zamordowany. Czy to należy do historii państwa rosyjskiego? Oczywiście, żeby nie było wątpliwości. Ten już taki mord salonowy na byłym władcy zalicza się do historii. On otworzył już, można powiedzieć, nie tyle formalnie, ale taką drogę do umocnienia władzy jego małżonki, która przecież dopiero umiera w 1796 roku, czyli przed nią jest ten złoty okres, no nie bez powodu, historii Rosji, nie bez powodu. Ona jako jedyna kobieta, a także jedna z dwóch władców, ma u nas nieużywany przydomek Wielka. No ale w istocie, co się wtedy zdarzyło? No, Ulrich wcale nie zruszczony, on w ogóle pogardzał tym, co rosyjskie, w ogóle nigdy nie chciał się nawet nauczyć rosyjskiego. Ten Ulrich von Gottorp Holstein został zamordowany przez w istocie prawdopodobnie, bo tak się mniej więcej mówią historycy, przez polecenia swojej małżonki, księżniczki urodzonej w Szczecinie. No, może to dość, no, same osoby są dość istotne dla owego, nie należeli. Należą do historii Rosji w takim sensie periodycznym, takiego wspomnienia. Natomiast na pewno ani kulturowo, ani nawet obyczajowo do tej historii, przynajmniej tak jak rozumiemy ją współcześnie, nie należeli. Byli ludźmi obcymi. To prawda, różnili się tym, że Ulrich nie chciał w żaden sposób zbliżyć się nawet językowo i kulturowo do Rosji. Otaczał się ludźmi swoimi poddanymi właśnie z Holsztynu, bo to my mówimy Holsztyn, to ten Holsztyn, ten Schleswig-Holsztyn, czyli ten, od którego między innymi od tego ta nazwa, znamy ją nam się ona przypomina z strzałów na Westerplatte, tego starego takiego pancernika. To jest właśnie ten Holsztyn, z którego, a my nazywamy jego otoczenie, jego to byli ci ludzie z Holsztynu, no tam Rosjan to przecież nie było w żadnym sensie, nawet etnicznym. No takie tam swoje rozliczenia wewnątrz dynastyczne, które są czymś oczywiście przerażającym, kiedy ginie ktoś z rąk tam swojego otoczenia. Natomiast pamiętajmy, że my często tworzymy taką nie tylko
Rosja, ale także my tworzymy taką poprawioną, bardziej optymistyczną wersję przeszłości. Oczywiście ją tworzymy dzisiaj, tak żeby tak złagodzić ten, no, ten, to przygnębienie, które często jest, towarzyszy nam, gdy spotykamy się z rzeczywistymi relacjami. Elżbietę wyniósł na tron też intryga brytyjska. Tak, tak, tak samo jak i potem ta sama intryga brytyjska i pieniądze brytyjskie pozbawiły życia Pawła I. Tam, to, że tamtymi dworami rządzili nie znaczą podli, tacy, znaczy praktyczni, można by powiedzieć. Praktyczni w znaczeniu i skuteczni w tym niestety również najgorszym tego słowa znaczeniu. Przedstawiciele obcych mocarstw, no to często trudno się pogodzić z taką, bo chcemy uwznioślić, zresztą my też chcemy uwznioślić naszą przeszłość. Ona jest nam dzisiaj potrzebna jako wzniosła dla zidentyfikowania się z przeszłością, tak aby żeby czerpać z niej jakąś inspirację, a nawet być z niej dumnym. No z czasów, kiedy tam jakieś intrygi dworskie doprowadzały do zmian władców, tym również niekoniecznie krwawych, ale tak, ale skutecznych zmian rządzących, zmiany polityki. Wiemy, że Katarzynę skromniutką księżniczkę z takiego bardzo trzeciorzędnego rodu pruskiego, to znaczy, bo to Szczecin, ona się w Szczecinie urodziła, była w rozumieniu, była poddaną króla pruskiego, wzniosła intryga, na tron wzniosła właśnie intryga Fryderyka Wielkiego, co też nie jest żadną tajemnicą i co zresztą czasami tłumaczy dziwną uległość, chociaż dziwną uległość, którą charakteryzowała polityka prowadzona przez Katarzynę właśnie w stosunku do Prus. I, no i co bardzo ważne, w sumie to ta polityka dla nas skończyła się katastrofą historyczną, rozbiorami drugim, w zasadzie wszystkimi trzema rozbiorami, gdzie ta zgoda nad tym obrazowo mówiąc nieco patetycznie naszym grobem, była przede wszystkim zgodą prusko-petersburską. No, to wszystko powinno dać nam trochę do myślenia, ale to przy okazji, może kiedyś w bardziej spokojniejszych czasach będziemy chcieli, będę mógł do tego wrócić, ale pamiętam o tym szczególe i on nie potwierdza tej tezy, którą, znaczy on potwierdza jako zdarzenie, no tą tezę o tym, że tak naprawdę to ta średnia owych pałacowych przewrotów, a zwłaszcza tych krwawego usuwania władców, no taka nie była, taka przesadnie duża jak na 300 lat. Ja wiem, że potem był okres bolszewicki, a potem sowiecki, który był czymś zupełnie innym i wszyscy wyciągają wnioski z tego okresu. Zresztą nigdy nie zaprzeczyłem tej tezie, zresztą wielokrotnie powtarzałem, że w tym wątku współczesnej Rosji, który jest zarówno wątkiem tym neorosyjskim, jak i tym postsowieckim, ten wątek sowiecki jest bardzo silny i sposoby rządzenia charakterystyczne dla bolszewików, w zasadzie bardziej dla tego państwa sowieckiego, znacznie bardziej ponure, mogą przecież nie zostały, prawdopodobnie nie uległy przedawnieniu ani wyeliminowaniu, a czas, w którym jesteśmy, no, chyba potwierdza tak bardzo ostrożnie tę hipotezę, że właśnie że obecne wydarzenie, obecna wojna jest takim par excellence sowieckim sposobem rozwiązywania, nazwijmy to oczywiście z wielkim zastrzeżeniem, problemów, które najczęściej zresztą sami politycy tworzą, ale to nic nowego pod słońcem. Wracam do tego wątku prognoz ekonomicznych, które są
chyba dzisiaj dla nas, dla Polski najważniejsze, ponieważ wiele miesięcy długo odrzucaliśmy złe prognozy, nie dawaliśmy się zastraszyć, zresztą nie baliśmy się. Czy nie wiem, czy my się już teraz, czy chyba teraz dopiero po raz pierwszy zaczęliśmy bać o przyszłość. I ten strach jest jednak już obecny. Przez długo staraliśmy się obronić przed złymi prognozami. Zresztą nieraz o tym mówiłem. Nasz optymizm dawał nam korzyści. Korzyści, które oczywiście można stracić. Już nawet część tych korzyści nastąpiła ta wspomniana nieraz przeze mnie przecena, już tak głęboka, jeszcze nie miażdżąca, ale już częściowa przecena naszych aktywów. Straciliśmy w zależności od szacunków od 8 do kilkunastu procent wartości naszych aktywów. No, najprościej to sprawdzić, w jaki sposób straciliśmy, ile spadła siła nabywcza złotego. To jest taki jeden z dość prostych mierników. On się ustabilizował, to waha się, bo też my się wahamy i my też mamy do czynienia, my mamy trochę problemy jak zawsze ze sobą, bo nie bardzo wiemy, z jaką prognozą związać naszą przyszłość. Na razie wahamy się. Tak najczęściej właśnie, co już wspomniałem, tak między sceptycyzmem a pesymizmem. A pesymizm jest już czymś miażdżącym. I miałem takie ostatnio bardzo ciekawych kilka doświadczeń. Zapraszano mnie do mediów, często takich bardzo, bardzo oglądanych przez, przepraszam za to okropne słowo, zwykłych ludzi. I kiedy właśnie kiedy sugerowano, że tematem będą prognozy właśnie ekonomiczne, to dziennikarze, to tak naprawdę wygląda. Prosili, bo nikt się nie odważy sugerować, ale prosili, żebym bo tam chodziło o tą wyprzedaż złotówki, pozbywanie się złotówki, ten szaleństwo związane z wykupem walut obcych, czyli ucili już wyprzedaż aktywów. Wtedy to jest między innymi wyprzedaż aktywów, to ci dziennikarze, zaznaczam, to się mieści w granicach, przynajmniej współcześnie, pewnej obyczajowości. Mówią, że no, żeby, ja wiem, że pan nie jest, że oczywiście pan zachowa swoje zdanie i będzie pan wyrażał własne poglądy, ale że na ten opty, żeby ów nie podtrzymujmy, jeśli to jest możliwe, bądźmy powściągliwi w formułowaniu złych prognoz. Chodzi przecież o dobro naszej ojczyzny i naszych obywateli, aby nie pognębić ich i przede wszystkim dalej nie terroryzować ich złymi prognozami, aby przyspieszyć. No bo jeśli uwierzymy, że złotówka już nie ma wartości, nie ma przeszłości, to ona już nie będzie miała wartości. Nie, oczywiście nie, ani przez chwilę nie chcę w żaden sposób, w jakikolwiek sposób nawiązywać do tak znaczenia słów, które używałem i używam w tym zakresie, ale to jest kolejny przykład, jak ważne są prognozy, znaczy ważny jest taki wiara w przyszłość, która zresztą no, w dziedzinie ekonomicznej to jest w ogóle czymś szczególnie istotnym, ale myślę, że nie tylko, ale także i poza tą dziedziną. I zastanówmy się teraz współcześnie nad istotą tych naszych wahań, tego naszego takiego, myśmy tak jakby zatrzymali się, no to wszystko, gospodarka to widzi, spadł popyt, w zasadzie prawie tak samo na wielu dziedzinach ten popyt zamarł w ciągu dni i on się nie odradza, taki jakby mamy sam, coś co przypomina lockdown ten z 2020 roku. Po prostu przestaliśmy kupować pewne, z jednej strony na pewne usługi, zwłaszcza te nie, właśnie na część usług, a zwłaszcza niematerialnych, popyt spadł o 10% w ciągu dni.
I co jest, co wzbudza przerażenie w tych branżach, że nagle się okazało, że to już jest wyraz głębokiego pesymizmu, że już nie warto wydawać pieniędzy na te usługi, które, no, które były częścią naszej codzienności. To prawda, szczęśliwie jakoś uspokoiliśmy się częściowo, przynajmniej jeśli idzie o ucieczkę od złotego, ale i nawet nastąpiła tak zwana niska stabilizacja, ale ciągle czekamy i w zasadzie no nie wiadomo, czy się nie zagłębiamy w swojej postawie, która umacniamy się w podstawie oczekującej. No czego czekamy? No, czekamy zakończenia tej wojny, która toczy się za naszymi granicami. Obawy nasze są dość oczywiste, że zostaniemy w tę wojnę wplątani i ktoś w jakimś momencie zostanie, przekroczy jakąś tam nieznaną, potem historycy napiszą, na czym ona polegała, granicę, co do której już nie będzie odwrotu. Ja wiem, że jesteśmy, to jest jeden z większych paradoksów, tak w dwoisty sposób przekonywani. Z jednej strony jesteśmy przekonywani, że jesteśmy bezpieczni, że to nas, że ten parasol, który jest nad nami, zapewnia nas, że ta wojna do nas nie dotrze, czyli w naszym przypadku nie będziemy stroną jakiejkolwiek wojny. A z drugiej strony mówimy, że niektórzy twierdzą, że już w tej wojnie uczestniczymy i być może właśnie, że przez pośrednio, nie w sensie militarnym, ale w istocie jesteśmy tam częścią tego frontu antyrosyjskiego i nawet przekonywano mnie, że ta już wojna już trwa, zresztą my często to słyszymy, więc a ludzie też to słyszą, jest zaszokowani skalą nie i przede wszystkim obecności tej informacji, jest jej kategorycznymi poglądami, takim dość, no, nazwijmy to pochopnymi w tym przypadku deklaracjami, że jesteśmy zdolni do wielkich wyrzeczeń i nawet w jakimś sensie jesteśmy zdolni do tego, że w ogóle zdolni do przystąpienia do owej wojny. To nas przeraża. Sądzę, że wierzymy w to, że chcemy wierzyć. Tak, bardzo chcemy wierzyć. Czym więcej nas, czy będziemy bardziej zdolni do tego powściągliwej wiary w to, że jednak niekoniecznie zakończy się to się dla nas katastrofą, bo przecież już wiemy, że ileś tam procent naszych aktywów straciliśmy. No i wierzymy, że nie będzie się to chciało, nie będzie się to pogłębiać. Czy nasza wiara okaże się uzasadniona, czy fakty potwierdzą to, że będziemy, że jednak ominie nas ów konflikt, no to można powiedzieć, w tym momencie to już tego nie wiemy. Nie wiemy, bo jeżeli można być obiektywnym, do czasu, kiedy nie zaczęło się to, co się zaczęło dziać, co przecież było dla tych, którzy prognozowali ową skutek owego odstraszania, optymistyczny dla nich, że będzie to, zapobiegnie się, o czym miałem okazję dwa tygodnie temu, czy ileś mówić, oni wierzyli w swoją siłę, swoje siłę rażenia, swoich słów no, i przekonywali, że w istocie rzecz biorąc są skuteczni, że do tego doprowadzą do powstrzymania tego złego scenariusza, on się nie sprawdził. My też byliśmy, też nie chcieliśmy tego złego scenariusza, który dotyczy Ukrainy i zresztą wiemy, że teraz pośrednio dotyczy również nas, czyli jakby a konto tamtych wydarzeń ponosimy już straty. Tu bym zwrócił uwagę na pewien czynnik, który już można powiedzieć, może nie chcę żadne chciałbym, niekoniecznie muszę uwypuklać, ale chciałbym je dostrzec, to z czego możemy wywodzić nasz
nieco ten sceptycyzm, który nie będzie staczał się w stronę pesymizmu, ale będzie uzasadniał nasz sceptycyzm, który będzie, może ustabilizujemy nasz sceptycyzm, a może nawet kiedyś będziemy odbudowywać nasz optymizm, bo przecież ten stosunek do złotego, do w ogóle do naszej gospodarki, a zwłaszcza tak zwanych rynków, on też przeszedł pewną, po okresie szaleństwa takiego wyprzedaży, przeszedł pewną ewolucję stabilizującą. Nawet znamy taki pogląd, że ważniejszym wydarzeniem było to dla rynków, co zrobił Fed, niż bieżące relacje z tego, co dzieje się na tak zwanym froncie rosyjsko-ukraińskim. Czyli ja oczywiście nie chcę tam przeceniać znaczenia owych rynków, one też się potrafiły w sposób spektakularny mylić. No, zawsze prognozy mają, tym charakteryzują się, że jeżeli one są zawsze subiektywne, to znaczy one zawsze biorą pod uwagę, albo z reguły biorą pod uwagę interesy tego, kto je buduje, i one budują, jeżeli one są budowane na optymizmie, albo przynajmniej nie na pesymizmie, no to się przecież oczywiście mogą nie sprawdzić i rynki też się potrafią te finansowe pomylić, ale w każdym przypadku jest to ważne, że ten staczamy się, ale na tym mamy na tej złej drodze pewne przystanki, i oby na tych przystankach moglibyśmy się dłużej zatrzymać, i żeby ten krok dalszy był raczej cofnięciem się z tej złej drogi, a niekoniecznie pogłębiał on naszą potencjalną, no, nie chcę użyć tego słowa w takim bardziej obrazowym, taką klęskę ekonomiczną, która jeszcze nie nastąpiła, i ona, jak zawsze, dopóki nie nastąpi, nie jest czymś koniecznym. Znana teza, o której miałem okazję nieraz mówić. I stąd też oczywiście, jeżeli nie będzie owej korelacji, która zresztą była na samym początku, w pierwszym tygodniu była widoczna, w związku zwłaszcza z osłabieniem złotego w stosunku do walut, do franka, franka szwajcarskiego, ale nie tylko. I to osłabienie przeraziło i stało się katastrofą, bo wręcz dosłownie to już jest katastrofa dla zadłużonych w owych kredytach denominowanych, czy też tam waloryzowanych w stosunku do nowej waluty, to wtedy ten wahania, te nasze spadki były związane właśnie z tą złą prognozą, że jednak my się damy wciągnąć. Jednak wojna będzie nas dotyczyć w sensie bezpośrednim, no i wtedy wiadomo, jakie reakcje są w stosunku do naszej waluty, czyli do naszego podstawowego miernika wartości naszych aktywów. I jeżeli można się postaram się sformułować, tak, ktoś mi zarzucił, optymistyczną tak, prognozę dla nas. Tak. Oczywiście teraz w zasadzie wszyscy cały czas jesteśmy sterroryzowani pesymistycznymi. Wtedy nie wierzyliśmy w te pesymistyczne oceny, te prognozy. Teraz niestety zaczynamy w nie wierzyć, albo przynajmniej przyjęliśmy je jako część tego wariantu nieodrzuconego, możliwego on się staje możliwym w naszej świadomości. Jak będzie, to przecież dożyjemy, to zobaczymy. I właśnie ten wariant, który zaznaczam, jest podyktowany naszymi interesami. Tak, jest subiektywny. Subiektywny jak zawsze, bo szukamy wariantu przyszłości, który jest dla nas, nie jest dla nas zły, prawda? Bo to jest nasz obowiązek poszukiwania własnych prognoz i własnych diagnoz, które uwzględniają nasze interesy,
ciągle nie potrafimy się zdobyć, w większości przypadków na tego rodzaju prognozy. Przyjmujemy prognozy cudze, a one przecież nie biorą nas pod uwagę, albo jesteśmy jednym z mniej istotnych albo nieistotnych elementów. Dobro nasze jest tu nieistotnym elementem tej prognozy. I to, o czym chciałbym powiedzieć, to właśnie ta układanka, która teraz nas najbardziej niepokoi, te elementy czasu przyszłego, nieznanego. Powiem tak, że chcemy, czynnikiem, który zadecyduje, na który obiektywnie chyba nie mamy wpływu, chociaż moglibyśmy mieć, nie wiem, czy powinniśmy się w to angażować w jakiejkolwiek formie, jest zakończenie starć zbrojnych, oczywiście pięknym, jeszcze bardziej oczekiwanym, ale boimy się marzyć w taki sposób dla nas w lepszym wariancie od tego, można powiedzieć, tego, który nas będzie tylko oddalać od złego obrotu sprawy, że zakończą się te walki, przestaną ginąć ludzie, nastąpi czy tam zawieszenie broni, czy też pokój. Najlepsze byłoby, żeby to był pokój. No i nastąpi pacyfikacja, czyli działanie pokojowe. Czyli zakończy się zło, które się tam dzieje w tamtym kraju. Przestaną do nas uciekać te setki, już miliony ludzi. Ich życie nie będzie zagrożone. Po prostu zakończy się ten zły obrót sprawy, który wpływa na nas, na naszą kondycję w każdym tego słowa znaczeniu i który będzie bo nie będzie oczywiście powrotem do stanu sprzed, ale nie będzie pogłębiał tego złego wariantu. I o to zresztą wszyscy apelują, to znaczy ci, którzy starają się zrozumieć dobro nie tylko tamtego społeczeństwa, ale także dobro naszego kraju i naszej gospodarki. Od tego w podstawowym zakresie od tego zależy, na ile prognozy będą ewoluowały, czy w stronę pesymizmu, czy też w stronę może czegoś w odwrotną, co niekoniecznie, albo przynajmniej staną się nieco bardziej, mniej sceptyczne i pojawi się jakaś tam nutka optymizmu, który jest potrzebny, żeby był sens inwestowania, żeby nie uciekać od naszych aktywów, nie uznać ich za, nie dokonać tego, co się nazywa samodeprecjacją. No, jeżeli tego dokonamy, inni mogą dokonać tego za nas, prawda? Ale my możemy bronić, jeżeli będziemy bronić naszych aktywów, to właśnie dlatego, żeby bronić swój stan posiadania, bo nie bez powodu przypominamy tezę, którą tak dość oczywistą pod tym względem, ale chyba którą nie zawsze pamiętamy ją dzisiaj, że ta umiejętność, że dużo trudniejsze jest przechowywanie aktywów, które zgromadziliśmy, wszelkich aktywów, zaznaczam, o czym mówiłem poprzednio. I ta umiejętność, to są te testy naszej zdolności w tym czasie, w którym rzeczywiście potrzebne jest nasze umiejętności umiejętności takie prawdziwe, to znaczy takie, które potrafimy nie tylko wiedzieć, że wiemy, ale także starać się je wykorzystać, czyli przetworzyć je na określony zestaw zachowań, które będą dla nas, będą chronić to, co chcemy uchronić i to, co jest dla nas wartością. I wtedy ta wartość może nie będzie zdeprecjonowana
Ja wiem, że ktoś powie, zwłaszcza odwołując się do owych rynków, które tutaj przecież już są obecne w tego rodzaju prognozach, one się kierują takim egoizmem i chciwością i to nie jest żadna przygana, no po prostu tak jest. Po prostu ten, kto się kieruje egoizmem i chciwością, będzie na rynkach finansowych, ma szansę na tym i zna reguły gry, które dotyczą, i jest w stanie również dzień przez te swoje, nazwijmy, dwie podstawowe zasady, przegrać na tym rynku. To wcale nie jest gwarancją sukcesu, natomiast to jest reguła przetrwania i my oczywiście nie musimy postępować, nie jest naszym obowiązkiem kierować się wyłącznie egoizmem i chciwością, ale i nie kierujemy się nimi. To jest bardzo ważne, przecież im tu uznajemy te postawy, zwłaszcza naszą potrzebę pomocy ludziom, którzy są poszkodowani, którzy przez wojnę za bardzo ważną i szlachetną cechę, i ona jest bezsporna. Natomiast w starciu, i to jest to miejsce, gdzie nasze te szlachetne, moralne, znaczy emocjonalne oceny są bardzo potrzebne i ważne, natomiast nie w płaszczyźnie tej, gdzie o naszych wartości, naszych aktywów, które są konieczne, chociażby, to już banał zupełny, żeby pomóc tym, którym chcemy pomóc, a także żeby przetrwać w tej postawie, no to w starciu z tego rodzaju interesami, no to musimy wiedzieć, jakie tam reguły gry obowiązują. No, nie chciałbym, tak jak ci dziennikarze, którzy sugerowali, żebym tam starał się jednak, nawet jak jestem sceptykiem, niestety zbliżającym się w stronę pesymizmu, żebym starał się być powściągliwy, bo staram się być powściągliwy i ta powściągliwość jest potrzebna, bo już jesteśmy steroryzowani złymi prognozami. Jak zawsze te złe prognozy, również ekonomiczne, mogą się przecież sprawdzić, i w sposób od nas, równie z przyczyn od nas całkowicie niezależnych. Zaprawdę kończąc dzisiejsze nasze rozważania, refleksje, bo to może za dużo powiedziane, chciałbym tylko stwierdzić, że trzeba się zastanowić przez chwilę już, to może do tego zostałem niejako zawezwany, to znaczy ja już z tego już nie zrobię dzisiaj, ale postaram się to zrobić za tydzień. Czy potrafimy sformułować prognozę na ten dzień następny po dniu? To znaczy, co się może zdarzyć wtedy, kiedy zdarzy się ten dobra okoliczność, że nie będzie to taka gnijąca, niekończąca się wojna, taki drugi Afganistan, jak ktoś woli, czy w wersji amerykańskiej, czy tym razem w wersji rosyjskiej, czy tam jak w Iraku, czy tam w Wietnamie, że mocarstwo ugrzęźnie, nie jest w stanie przegrać tej wojny, ale nie jest w stanie również jej wygrać. No i taki zły konflikt, taki zużywający wszystkich jego uczestników, będzie trwał dużo dłużej. No oczywiście na ten temat mamy wiele prognoz, ale już bądźmy przygotowani na ten drugi wariant. Jaki świat będzie, gdy to się zakończy, czyli jednak zwycięży nasz optymizm i nas, my nie będziemy wplątani w sensie militarnym w ten konflikt. I teza o tym, ta pierwsza z owych przeciwstawnych tez, że nas chroni jakiś parasol i nie będziemy w tym uczestniczyć, jak będzie ta teza się sprawdzi. I co będzie, w jakie okoliczności staną się wtedy ważne, gdy ten zły scenariusz, ten podstawowy zły scenariusz się nie zrealizuje i w jakim zakresie my jako Polacy, my jako Polska, jako państwo polskie będziemy musieli sprostać tej nowej sytuacji tego dnia następnego po dniu, który oby nastąpił
pacyfikujący zło, które się dzieje za naszą granicą. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej, dziękuję bardzo za uwagę. Ja wiem, że jesteśmy wszyscy trochę, no już bardzo zanurzeni, zaangażowani w czas obecny i wiadomo, że on jest ważniejszy jak zawsze. Natomiast czasami powrót do przeszłości pozwala nam zdobyć się na jakąś chwilę refleksji i niekoniecznie nas musi wyprowadzić z błędu, ale żebyśmy się w obych błędnych, również błędnych, nikt nie jest od nich wolny, ocen, z nimi się nie zanurzali w te oceny i potrafili czasami się od nich zdystansować, czyli zdystansować się od samych siebie. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.